Prace nad utworem trwały 8 lat, od 1923 do 1931. Premiera została wystawiona w 1935 roku w Pradze. Balet opowiadał historię dziewczyny, która będąc porwana przez górskich zbójników, zakochuje się w ich harnasiu. Po powrocie do miasta, wbrew własnej woli, miała ona wyjść za mąż za bogatego gazdę. Wydarzenia kończą się ponownym zjednoczeniem kochanków, po tym jak harnaś uprowadził pannę młodą z wesela. Inspirację na stworzenie swojego dzieła dała mu muzyka Strawińskiego, który w 1913 sam prezentował mu w Londynie swoje wesele. W 1923 roku Szymanowski był drużbą na weselu swojej zaprzyjaźnionej góralki, Heleny Gąsienicy-Roy z Jerzym Mieczysławem Ricardem. Wtedy właśnie wpadł na ostateczny pomysł na scenariusz do swojego baletu, nad którym pracowali również Ricardowie i Jarosław Iwaszkiewicz.